Witajcie moi kochani, dzisiaj jest, Boże, co dzisiaj jest? Wtorek, 8 marca, Dzień Kobiet. Ja właśnie wyszłam z prasy i jestem nadal w Sędziszowie. Dzisiaj jest, słuchajcie, takie spotkanie kół gospodyń, różnych kobiet z burmistrzem Sędziszowa. Mamy takie zaproszenie, więc zostałam troszkę dłużej w pracy i od razu sobie przejdę na to spotkanie i zobaczymy, jak będzie. Przyjedzie również moja Agatka, przyjedzie autem, żeby mnie też zabrać z powrotem. Hello, hello kochani, witajcie serdecznie, już mamy wieczór, jak widać zresztą w oknie. Tulipany przyszły od mojego męża, także mamy dzisiaj tulipany w kolorze białego z różem, coś takiego, zobaczcie, taki jakiś odcień ma różu. Dałaś mi? O, dziękuję, Curuniu. Ten. Możemy uznać za zaliczony, kochani. Oprócz tego byłyśmy z Agatką na Dniu Kobiet, o tym, co Wam wspominałam wcześniej, organizowanego przez burmistrza i też każda kobieta dostała przepiękny kwiat. Zobaczcie goździka. I tutaj goździk ma wstążeczkę niebiesko-żółtą na cześć Ukrainy. Mamy tutaj również drugiego goździczka, zobaczcie, też z tą wstążeczką wzięłyśmy ze sobą. Przepięknie pachną, taki fajny, super akcent ukraiński. I moi kochani, oprócz tego, że było mnóstwo kobiet z Polski, naszych po prostu tutaj dziewczyn z naszego regionu, były również dziewczyny i kobiety z Ukrainy ze swoimi dziećmi. Wszystkie te osoby, które przyjechały do nas jako uchodźcy wojenni, też były zaproszone. Te oczywiście osoby, które zostały w Sędziszowie, bo wiadomo, że mnóstwo osób pojechało dalej, rozjechało się na najbliższe kolejne miasta. Dostałam również to Fifi od Grześka, chyba wie, że bardzo lubię. Podzielę się z Adusią. Tulipanki lądują do wazonu, bo szkoda, żeby się zmarnowały. Przepiękne. Dobrze lądują. Jak to do ciebie? Chodź tu, słoneczko, opowiadaj. Adusia miała w przedszkolu, słuchajcie, dzień rokowy. W związku z tym, że był Dzień Kobiet, to był dzień rokowy, tak? Zrobiłam Adusi przepiękne warkocze. Tak. Pomalowałyśmy każdy warkocz innym kolorem. Mamy takie specjalne farby. Pokaż, córciu. Zobaczcie, mamy takie specjalne farby do farbowania włosów jeszcze z Twoich urodzin. I zrobiłyśmy fryzurę rokową, tak? I jeszcze co? Adusia się pochwali, że dostała żabę. A od kogo dostałaś tą żabę? Od Agatki. Tak, Agatka kupiła Ci żabę. No jakby to maskotek było mało w domu, kochani, to jeszcze jedna musi być, tak? No. Moje słoneczko kochane. I Adusia mówi, że... Aha, dostałaś też okulary, tak? I to chłopcy dawali Wam te okulary. Przymierzysz? Nie, pani Paulina. No to przymierz. Jeszcze pokaż moim widzom, jak pięknie wyglądałaś w tych okularach. I każde dziecko dostało te okulary. W związku z tym, że dzisiaj był dzień rokowy, zobaczcie. Tak, ale chłopacy nie dostali. Tylko dziewczyny dostały. Takie okulary piękne. No super, ale tak, fajny pomysł. No, bardzo tak, mi się podoba. Zapomniałam opuścić. Opuścić, jak ty moje opuścić. Nice. Żaba się huśta na huśtawce. Koty siedzą w pudełku. Wygląda jak rodzinko. Dzień dobry. Wygląda jak rodzinko. Rodzinko. Dzień dobry. Jak się przeglądają. Dzień dobry, rodzinko. Zrobimy tak. Może was będzie widać. Franuś. Co to ma znaczyć? Halo. A gdzie ty masz tą swoją, tego robaczka? Gdzieś tam wyniósł, wiesz? Franek. Robaka? Franek. Możesz przynieść. Franek, ty. No i tak, słuchajcie, sobie siedzą. Siedzą sobie, tak? Żaba? Nie. Gdzie ty to rzuciłaś, Franek? Przecież ty jesteś łasy na tego robaczka. Tak? Zobacz, pyszczku trzyma.
Jak? No nie wchodź, córeczko, nie wchodź. Przekonać jest zdziwiona. Zobacz. Zobacz, jak on się tym bawi. No świetnie. Nie przeszkadzajcie kotkom. Adusiu, co robisz? Robi się popcorn. Kochani, taki, wiecie, ten do mikrofali. Tu widzę, że... Adusiu, uważaj, bo spadniesz. A tu Franuś. Franuś, zobacz, co ja mam dla ciebie. Franuś. Franuś. Zobacz, co to. Co to jest? Franuś. Mamo, może być już? Jeszcze. Musi się skończyć, wiesz? Mama, już? Jeszcze. Jak zacznie piszczeć, to znaczy, że już jest zrobiony, wiesz? Franuś. Oj, łobuzie, ty łobuzie, co ty robisz? Malwinka. Malwinka. Zobaczcie, jaki agent. Agent, nie wyciągamy z piekarnika, tylko z mikrofali. Proszę wyciągnąć z mikrofali, tylko się nie oparz. Uważaj. Uważaj. No. Mama wyciągnie, dobrze? Nie ja. No ty? Uważaj. Co tam się dzieje? I mamy popcorn. Kochani, cała torba popcornu. Zaraz otworzymy. Okej, ustawię was tutaj delikatnie. Zobaczcie, włożyłam kwiaty do dzbanka. Piękne różowe będą mi tutaj zdobić mój piękny Thermomix. Będą mi sprawiać rano radość. A tutaj popcorn. Zaraz go przesypiemy na jakieś torby. On był z maserkiem, czy taki z solą zwykły? Z solą. Z solą. Bierzemy miseczkę. I mam solą ci... te pomidorki. Mam, ja ci przesypię. Popcorn. Piszę, że popcorn tylko. Mama, poczekaj. A co ty chciałaś? Au! A bo ty chciałaś zrobić akrecję niespodziankę. To tam jest jeszcze jedna miseczka taka malutka. Podaj ją. No, ale nie to tu, nie, nie tu, nie tu, kochanie, tu. Mnie nie chcę. Ty nie chcesz? No to jutro sobie zjesz. Tak. O Chrystusie, jak mi, nie wiem, zakręciło mi w nosie. No to jest dla Agaty? To jest dla Agatki, poczekaj. O. A dzieci, gdzie ty? Ale chodź no tutaj. Gdzie ty to niesiesz? Dobra, no to idź. Ale jak to ci się nie chce wchodzić? No to idę z tą solą, idę. Uwaga, idę z solą. Kichasz? No czekam na ciebie, czekam. Chodź. Idziemy już na górę, kochani. Przebiorę się, okąpę się, Adunia. Aduni, musimy umyć te włosy. A mogę dzisiaj tylko w misce? No nie w miseczce, córki, bo musimy umyć te włosy. Musisz się okąpać pełnoetatowo. W wannie, nie? Nie w wannie, kochani, w prysznicu. W prysznicu. A co tutaj robi termos przedszkola? Jaki termos? No ten, zobacz. W czym jutro sobie weźmiesz picie do szkoły? Kochani, Dobra, przebieram się. Nie wiem, czy się jeszcze opłaci przebrać w jakiś dres, czy już po prostu w piżamę. I troszeczkę mam prania do ogarnięcia, trochę mi się nie chce. Może dzisiaj odpuszczę, położę na krześle i jakoś do jutra wytrzymam. Adunia, przebieraj się, ściągaj te dżinsy, ściągaj koszulkę. Jak to ja to mam zrobić? A ja nie jestem twoją służącą. Ty mi mówię,
ja cię ubieram, to ja cię mam rozbierać? No co ty? Nawet nie rób takiej... Kochani, kończymy tego vloga z rana. Słuchajcie, tak jakoś wczoraj się zakręciłam, że nie skończyłam z wami vlogasa. A Dunia... nie chce się iść? Nie. Ada, jeszcze słuchajcie, wyszłyśmy z domu, ona jeszcze mówi, że siku. I znowu rozbieramy kurteczki, chyba znacie, wiecie o co mi chodzi. Rozbieramy czapeczki i sikamy, tak? Nie. Nie? Idziemy sikać. Ano właśnie, moi kochani. Wyobraźcie sobie, że Grzesiek jest chory. Wydaje się, że ma te same objawy, które ja miałam. Czyli dreszcze okropne i sobie siedzi pod kołderką. Chyba nie pójdzie do pracy dzisiaj. No nic, moi kochani, kończymy tego vlogasa dzisiaj. Mam nadzieję, że zobaczymy się jutro. I do zobaczenia, cześć. O, oczywiście nie zapomnijcie zostawić subika. No i oczywiście łapkę w górę. Napisać komentarz. Dokładnie, dokładnie i dziękujemy i prosimy o więcej.